Dawno temu dwie rasy panowały ziemią. Ludzie i potwory. Pewnego dnia wojna wybuchła pomiędzy tymi dwiema rasami. Po długiej walce zwyciężyli ludzie. Uwięzili oni potwory pod ziemią za pomocą magicznego zaklęcia. Wiele lat później. Góra Ebot. Wiesz, pis. Chyba w tym roku. Legendy mówią, iż ci, którzy wejdą na ten szczyt, nigdy nie wrócą. I spadł. I spadł człowiek. Spadł. I pewnie by umarł, gdyby nie to, że to jest gra, a nie na przykład jakiś film czy coś. Wiesz, w filmie też by nie przeżyli. Znaczy nie, w filmie też by przeżyli. Undertale! Bam! Okej, siema wszystkim w kolejnych... w nowej serii na moim kanale. I to będzie Undertale. Jak obiecałem, jest teraz, znaczy jest, no to jest jutro już, jest jutro, jest czwartek. Czwartek. I nagrywam szalę czego, ponieważ powiedziała, że będzie i jest. Jej, bo wygra w ankiecie. Okej, jakby coś pobrałem spojrzenie do Undertale'a, żeby nie musiał tłumaczyć wszystkiego. To nie jest tak, że nic nie umiem, po prostu, żeby nie musiał tłumaczyć. Jest to wersja 1.0.0.1, ponieważ na tej nowszej wersji akurat spojrzenie nie działało. Dobra, więc klikamy. Gdy PG wynosi 0, wygrywasz poziom życia. Okej, dobra. Bam! Nazwij upadłe dziecko. Okej, to ja nazwę go to bardzo świętym imieniem. Dobra, teraz tu, teraz bam i teraz cam. Raz mu super, nie? Wymyśliłem! Czy to jest prawdziwe? Jest. Tak. A jednak przeżyłem! Jakim cudem to nie mam pojęcia. Przeżyłem, jestem żółty. Nie znam takiej razy. Nie znam takiej razy dalekiej. To jest dziwne trochę. Jakby coś nie robię, to jego let's play na ślepo. Znaczy na ślepo. Chodzi o to, że ja znam tą grę. Więc ja grałem w nią. Kiedyś. Na pewno kiedyś nie będę. Siemka! Jestem Kwiatuś. Kwiatuś, Kwiatuś. Kupię, jakie to jest głupie tłumaczenie. Bo się nazywa normalnie Flowey. To kupię brzmi. Kwiatuś, Kwiatuś, Kwiatek. Kwiatek, Kwiatuś. Czyż nie wiem. Jesteś nowy w podziemiach. Czyż nie? Lejku, pewnie nie wiesz, o co tu biega. Trzeba się nauczyć, jak to wszystko tu działa. Zapewne mały głupi ja będzie musiał to zrobić. Mały głupi akurat. Spierdzielili z tym. To powinno być mały stary, ja, ale okej. Gotowy? Zaczynamy. Nie jestem gotowy. Widzisz to serce? To twoja dusza. Istna kulminacja twojej egzystencji. Twoja dusza zaczyna słaba, ale może stać się silniejsza, gdy zbierzesz, w dużo lify. LV. Co oznacza LV? No, LOL! To oczywiste! Chciałbyś mieć trochę LOL, co nie? Nie martw się, podzielę się z tobą! Tu na dole! A no tak, tu na dole LOL dzieli poprzez niewielkie, życzliwe pestki. Co? Przyjaźnościowe płatki powinny być. Gotowy? Rusz się, zdobądź ile tylko możesz. Nie trafiłeś. Hej kolego, straciłeś się. Spróbuj jeszcze raz, okej? Dobra. Bam! I mam 1 HP. Ty kretnie. Ja. Na tym świecie zabijasz albo jesteś zabijany. Ja wolę wersję zabijasz albo giniesz, jak będę wypychał. Poza ktokolwiek miałby marnować taką okazję. Gień! Umarł. Zaraz umrę. Bam! Ona trafiła.
To był ogień? Czy on się spalił? Mam nadzieję, że tak. Cóż za okropne stworzenie torturuje jakże biedne i niewinne dziecię. To nie wiem dobrze. Znaczy, nie. A nie lęka się moje dziecko. Jestem Toriel, opiekunką ruin. Przechodzę przez to miejsce każdego dnia, by sprawdzić, czy ktoś tu nie upadł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który tu przybył od bardzo dawna. Chodź! Poprowadzę cię poprzez katakumby. Wow. Tędy. Kurat jest głośno. Znaczy, chwila, zaraz to ściszę, bo to jest trochę głośno. Znaczy, może nie mnie, ale... Chwila, co to jest? Też nie jest właściwie cicho. Tak, jest cicho. Jest cicho, to jest dobrze. Ale trochę głośno. Po... ręce. Czekaj, co wam to powiedziałem. Dobra. I tu jest magiczna gwiazdka mocy. I... cień ruin wyłania się z góry, wypełniając się determinacją. Pierzy w pełni wszystko. Pierzy, ja wolę HP! Puste. Bam! O. Okay. 3 minuty już gram. 3,5. Ale grałem za 6 minut. Witam w twoim nowym domu, niewinne dziecię. Pozwól, żeby ja te dzieci ładnie ruin. Bam, bam, bam. Ruiny są pełne łamigłówek. To antyczne połączenia między bieżnością a kluczem do wyjścia. Muszą zostać rozwiązane, by móc przenieść się z pokoju do pokoju. Przyzwyczaj się, proszę, do ich widoku. Okej. Umarłem. Dobra, to ja. By czynić tu postęp, musisz aktywować określone przełączniki. Nie lękaj się, oznaczyłem te, które musisz przełączyć. Ja się nie zmyć te znaki. Dzięki! To było bardzo pomocne! Chociaż musiałem nacisnąć Z, żeby przeczytać ten znak, który mówi, że trzeba kliknąć Z, żeby czytać znaki. Zostań na ścieżce. O kurde, złamałem tą zasadę. Chociaż nie, zasadę sobie, żeby je łamać. No dobra, to chyba jest okej. Okej. Jeden przycisk. Bam! I on nic nie zrobił. Okej. Teraz. Patrzcie na to. Patrzcie, widzicie tę górę? Widzicie tę górę? To nie jest góra. Nie. Musisz wcisnąć ten drugi przełącznik. Nawet go dla ciebie podpisałam. Tu nie, tu są strzałki i nie podpisałam. Okay. Prześwietnie, jestem z siebie dumna, małe dziecię. Podwódź zaraz sobie do następnego pakaju. Okay. Przełącznik nawet nie działa. Świetnie. Jako człowiek żyjący w podziemiach, wiedz, że potwory mogą zaatakować. Musisz być gotowy na taką... O, jak Pokémon! Właściwie jak Pokémonak! Musisz być gotowy na taką okoliczność. Jednak nie martw się, metoda jest prosta. Jest spotkasz potwora, przystąpisz do walki. Gdy już wybędziesz w walce, zacznij przyjazną rozmowę. Grania z zwłokę przybędę, by rozwiązać wasz konflikt. Po terenu nie rozmawiam z kukiełką. Z kukiełką? Z kukiełką! Daj mi kukiełkę z teatru. Z teatru. Znajdź się za kukiełką. Czyn! Czy właśnie nie pamiętam, co tutaj było, co to pisze o... Chyba była... No, to był akt. Był akt, okej. Okay. Rzeczy. Litość, okej, okay, więc spoko. Walka! Zabiję cię! Dobra, nie chcę się. I spierdałem stąd. Uciekłem! Uciekłeś. Co prawda, to nie był kiepski wybór. Dobrze jest mijać konflikt zawsze, gdy jest możliwe. To jednak jest tylko chuje, koniec, czy wiecie. Nie zrobiona z bawełny, nie ma wewnętrznego pewnika zejścia. A ty jesteś kozą, która potrafi stać na dwóch nogach i podobnie gadać. Nieważne, trzyma się blisko mnie, ale nie wiem też. Jestem pewny, że przez prawie całą grę będę sam chodził. Zastanawiam się, czy dasz radę je rozwiązać. Okej, to jest żabet. Kiedy to jest głupi żabet? Mogę po prostu żaba kum kum, albo kuma kum kum kum, żaba. Mówi żaba do żaby, ej, kumasz to? Nie kumam, kumam, bo jestem żabką. Kurde. Sprawdź, zagraj, pochleb? Żabet nie zrozumiał niczego, ale i tak poczuł się niepochlebiony. Powinien być komplement, daj mu, ale tak poczuł się komplementowany. Ten face grozy. Wygrałeś, zyskałeś 7 pydy, 1 złoty, 1 pydy. Mogliśmy zostawić to.
PD. Punkt doświadczenia. Okej, okay, ale zastanawiam się jak spa. Dobrze, złota nie zmienili. Zachodni pokój jest planem wschodniego pokoju. Okej. Okay. Okej, okay, co to jest? Oto ta zagadka, ale proszę złap mnie za rękę. Okej, okay, czyli Frusina powiedziała, że codziennie przychodzi tutaj. Czyli musi cały czas, znaczy codziennie przez to przychodzi. Ja się dziwię, że ona żyje, naprawdę. Okej, okay, przeszliśmy. Absolutnie żadnych... żadnych zatarpionych z końców. Żadnych w ogóle, nawet nie ma zatarpania. Znaczy zatarpania. Ran, no rany. Zatarpania to mogą być, ale... ja. Teraz zagadki mogą stanowić trochę większe zagrożenie. Okej. Okay. Ale nie mogę wejść te prawdziwe kolce, ja pierdzielę. Sprawowałeś się, to świetnie, moje dziecko. Jednak mam z ciebie trudne zadanie. Chciałabym, żeby doszło do końca pokoju bez mnie. Wybacz mi za to. Spółczala, dobra, idziemy w prawo. Idziemy w prawo, to jest prawo, prawka. Mam prawko na wszystko. Mam prawo nawet na jedzenie, prawo. To jest kurde. Co? Dobra, idziemy. Są liany, czy tam liście. Są liście. Właściwie nie, powinnaś to wyczyścić, wiesz? Okej, okay, jest pilar. Bam. Widzę cię na dole. Widzę cię w tym czacie. W tym pudełku. Ja. Witaj moje dziecko. Nie martw się, nie opuściłam cię. Przez cały czas byłam schowana za tą koroną. Dziękuję za zaufanie mi. Jednakże... za zaufanie mi. Ja musiałam mieć prawo. Prawo to była jedyna droga. Jednakże był bardzo ważny powód do tego ćwiczenia. Sprawić twoją niezależność. Muszę spełnić swoje obowiązki przez co na jakiś czas się opuszczę. Proszę, żebyś tu został. Niebezpiecznie jest samemu zwiedzać ruiny. Mam pomysł, dam ci telefon. Czemu każde słowo, że słowo, na przykład przedmiot, jak się dostanie, to jest duży chryt. Jeżeli zechcesz czegokolwiek, po prostu zadzwoń. Bądź grzeczny. Dobrze? Nie. W ogóle, tak w ogóle to nasz gracz, tym kim sterujemy, tak w ogóle technicznie widział to jest Nebuchadnezzar, jak tak set to widział, ale mnie nie widziałem, bo to za głowę byśmy go sterowali, to każdy nie. Dryń. Halo, tutaj Turiel, wciąż w tym pokoju, prawda? Nie, jest kilka zagadek, które muszę jeszcze wytłumaczyć. Niebezpiecznie byłoby reprezentować rozwiązać samemu. Świetnie. Bądź grzeszy, dobrze? Nie. Okej, okay, to jest żaba. Łebet, wybacz mi, człowieku. Powinien być kum. Mam dla ciebie poradę dla czasu walki z potworami. Jeżeli uczynisz im coś lub zwalczysz ich, aż do syłku i śmierć. Co? Mogę już nie chcieć z sobą walczyć. Jeśli potwór nie będzie chciał już walczyć, proszę. Okaż litość, człowieku. Łebet. Powinien być kum. Figlarny szczelnie w liściach wypełnia się coś śmierci. To są duchy tutaj? Są duchy, że szczelnie są? O! Kaprysun podleciał po kaprysun. Będę mieć kapuś już. Dobra. Pocieszę cię. W połowie twojego pierwszego słowa kaprys wybuchł w płaczu i uciekł. Umarł. Napisano tu, weź jeden. Wziąć cukierka? Tak. Weź jeden. Wziąłem kola i jeden. Wróciłem go, już nie mam żadnych. Wezmę jak jednego. Obrzydliwe. Teraz nie wiem. A co mi cukierki mogą zrobić? Oprócz dziury w zębach. Albo cukrzycy mogą mnie dać. Właściwie to tylko mogę cukierki dać. Weź jeden. A nie, wezmę. Mam potworny cukierek. Potworny cukierek, ale 30 pisi! Mam wyraźny, bezlukracyjny smak. Okay. Tele. Nie wiem właściwie, jak mogę to nazwać. Komura! Przywitaj się.
osobie, nazwij ją mamą. Dobra, nic sobie, nic sobie robię. Idziemy sobie. Zaatakowali mnie! Kaprysut podleciał po kordzie. Litość, oszczędź, bam! Zamienił się w szarą wersję siebie. Rozpadłem! Bam! Jakimś cudem ciągle żyję. Co z tym chodzi? A to co chodzi? Weszłem w jakieś przejście. I ten. A to się przeszedłem na górę? Dryn. Halo, tutaj Toria. Żadnego szczególnego powodu, co preferujesz? Cynamon czy toffee? O, dobrze, dziękuję ci ślicznie. Zbyt dosłowne tłumaczenia nie są fajne. Halo, tutaj Toria. Nie masz nic przeciwko cynamonowi, prawda? Wiem, jakie są twoje preferencje. Powinno być, co wolisz, ale usunąłbyś talerz, gdybyś go miał na nim podany? Mhm. Dobrze, rozumiem, dobrze, rozumiem. Dziękuję za cierpliwość, tak przy okazji. Klik. 3 na 4 kamienie polecają się popchnąć. Okej. Okay. Bam. Zamyka, wiesz, ja spierdzielę. Cieknięto. Cieknięto trochę słabo. Dobra, to jest już... Na mi główka z... pajęcznami. One są takie magiczne, że można po nich chodzić. Nie czytaj znaku na dole? Nie. Już jestem na dole! Okej, okay, są kamyczki. Trzeba je popchnąć. No, kolego! Kto powiedział, że można im tak sobie popchać? Więc proszę, żebym bym się posunął. Okej, okay, tylko dla ciebie, buraku. A? Teraz bym posunął się dalej? Swocho, tak może być? Nie. To zły kierunek? Okej, okay, chyba już kumam. Na chwilę trzeba powiedzieć. Okej. Okay. Żaby, o! Żaba! Powiedz kumam. Pochlebni. Głębokość rumieni. Łebek. Wybacz mi. Okej. Niechętnego do walki, okej? Jej! Jesteś 2 złota! W końcu dostałem jakiegoś golda! Chciałeś mnie zabić! Chcesz, żebym tam został? Zmuszasz mnie do niezłego wysiłku. No do tego nie trzeba popychać. Wow. Okej, dziura w... Nie będę taki. Zboczony. Dziura dla myszki. Wiedza, że mysz pewnego dnia wyjdzie ze swojej dziury i zdobędzie ser. Wypełnia się determinacją. Sterta liści. Dziura myszki. Się nawet rymuje. Ten ser jest już tu od dość długiego czasu. Przyciągnij się do stołu. Ciekawe, dlaczego się jeszcze nie... Się nie przytymiernował, że w ogóle tu nie ma opakowania, nie wiadomo. Czy już sobie poszli ten duch cały czas mówi na go wydając, że śpi. Wszystko siłą. O kurde, nie chciałem tego zrobić. Schodzi na obstacle block. Okej, nastaw blok, skopić. Tu nie masz dupy, okej. Okay. To cię skopię. Buzia. Flirt, to pocieszę się. Odderzyłeś tam smurka spokojnym uśmiechem. Dobra, nawet mnie nie wali, dobra, jednak wywalę. Także różę, kurde, nie. Dobra, jakoś jeszcze mam 20 zlecia. Wygląda nieco lepiej, to jeszcze bardzo cię pocieszę. Opowiedziałeś, że pyskowie dobry żart. Okej, okay. Jak nazywa się pszczoła bez czoła? Serio, to nie mam na to teraz ochoty, wybacz mi. Chociaż nie widocznie poprawiła nas i na psymyka po raz kolejny. Pociesz nas. Chciałabym ci coś pokazać. Daj mi spróbować. Okej. Okay. Jak ty patrzysz do góry? Nazywam to Dapper Blue. Podoba ci się?
A mówię, a jaki damczyk tuka pod tym filmem, jak masz taki. Zapałem czekam swoją mapę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to, że mi się nagranie przerwało i wybaczcie, zrobię to. O, teraz. Chwila. Okej. Dobra. Przerwało mi się nagranie i nawet tego nie zauważyłem. Ale nic się nie stało akurat. Okej. Pajęczynowy przedaż wypieków, cały dochód zostanie przekazany braci pająkom. Okej, zostawię ci 1 złoty w sieci? Mam 2. 2 złoty. Teraz się zastanawiam, czy to jest złoto, czy to jest złoty. Znaczy złoty, o kurczę. Ja. Znaczy, że złoty, że złotówki, czy złoto, że złoto. Ale mam tylko 2. Ja pierdzielę. To jest kupa. Nie zauważyłeś? Wyprzedaż pająków w dół i w prawo. Z kosztu jest zrobionego przez pająki, dla pająków, z pająków. Szkoda, że tego nie przeczytałem później. A czy nie, dobrze, tego nie kupiłem. Webet, słyszałem, że F4 sprawdzi, że otrzymujesz pełny ekran. Ale co za F4? Fantastyczna czwórka? Fantastyczna czwórka? To jest... To chyba nie o nas, gdyż widziałem maksymalnie 3 żaby w tym pokoju. Trudno powiedzieć, ile najmniej Webet. Okay. Ciekawe, jakim cudem rozumiem... Znaczna postać rozumie żabi język. Webet, słyszałem, że jest dość jesteś dość łaskawy jak na człowieka. Pewnie już wiesz, że potwory ubierają żółte imiona, gdy możesz je oszczędzić. Co o tym sądzisz? Bardzo to jest głupie. Nie lubię żółtego koloru. Zero? W takim razie powiem wszystkim znajomym, by dali znać się znajomym ich wspaniałym. Nie używasz żółtych imion? Co ty na to? Zostaw żółte... Zostaw żółty. Okej, będę chciał używać żółty. Nie, bo ja wiem, że jak ktoś się powie, że się ma je wyrzucić, to zmieni nasz na różowe. To jest gorsze. O, to jest gorsze. Esteban przypełzł bliżej. Esteban. Stefan powinno być. Stefan. O, Stefan. Potem jest Stefan. To jest podobny do Stefana. Pogadaj. Ja wiem, co trzeba zrobić. Machaj sobie rękowa skadę. Jak on jest sam w walce, to masz tego czym. Nie martwi się o tym. Bajam. 2 złota. Super. Dreń. Halo? Właśnie zdałem sobie sprawę, że minęło trochę czasu, tylko sprzętałem. Nie spodziewałem się mieć gości tak wcześnie. Pewnie leży wiele przymiotów tu i tam. Możesz ich podnieść, ale nie bierz więcej niż potrzebujesz. Pewnego dnia zobaczysz coś, co ci się naprawdę spodoba. Zastanawiam się, czy to było zamierzony seksualny żart. Będziesz chciał mieć na to trochę miejsca w kieszeniach. Kurde, super. Świetnie, dzięki, że mi to powiedziałaś. Okej, tutaj mam dziury. 4. Tu jest tylko jeden przyłącznik. Okej, tak więc wpadamy. Dobra, jest 6. Lux pojawił się. I jest cyklopem. Uciekcie. Ty prosty ma... Co to było? Bruda się? Odnie kurde! No. Patruję się w ciebie. Nie ciebie się. W końcu ktoś to pojął. Okej. Nie. Dobra, nagrywasz, to będzie super. 5 złota. Dobra, ja wiem, co teraz mogę zrobić. Dobra. Kupię sobie to. Znaczy kupię. Jakieś pająki przypełzły i dały ci pączka. Pajęczy pączek. Wow. Pajęczy pączek. Leczy 12 pyzi. To jest... Dobra. Nie, normalnie. Będę pisać mój HP. Pączek zrobiony z pajęczego, żeby ucznika w rzadkim krzeście. Okej. Ale ja go specjalnie kupiłem, bo on mi się przyda na przyszłość. To bardzo. Okej. Tak więc spadniemy w tą dziurę. No, w tą dziurę. O, napsy mu się ma. Tam coś jest, widzę, tam jest przeciwnik. O jest, dobra, sobie tam dają. Ruszam ramionami, jej, bają.
No, nie chciałem z nim pogadać, ale dobra, tutaj coś było. Ja tutaj wiem, że tu jest sztuczka. Zależy mi blako wstęgę, dobra, wstęgę. Wyblaka wstęga, zbroja def 3. Będąc słodszym, potwory nie uderzą ci tak mocno. Wow. Wow! Super. Dobra, mogę to złożyć? Użyj. Użyłeś wstęgę. Okej, dobra, się z tym. Dobra, obrona wzrosła. Mam patyka. Okej. Jeśli wiem, to patyk... To, że to jest patyk, jakiś normalny patyk, to nam się przyda. Szczególnie jak wyjdziemy już z tych ruin. Ale nie, spadziemy tylko z tych ruin nawet. A ja chciałem z nas sobie gadać, bo przez przypadek wyszłem spokojnie. Spadłem z dziury, teraz nie mogę z niej wyjść. Idź bez mnie. Czekaj, duchy mogą latać, co nie? No cóż. Jeśli dobrze wiem, to mogą się też teleportować. Dobra, wchodzimy tutaj. Bam! Kurczę! Jest lepsze. Miałem. Okej. Dalsze drzwi to nie wyjście, po prostu oznaczają orientację w perspektywie. A, okej, dobra. To jest akurat matematyczne, ale nie będę tego. Jeśli możesz to przeczytać, naciśnij niebieski przycisk, który jest tutaj. A, znalazłem cię. Warzywoid wyskoczył z ziemi. Okej. Obiad. Pokrywałeś brzuch. Warzywek. Proponuję zdrowy posiłek. Podążaj za rojem. Za rojem! Okej, zbieram żywe marzewki. Przekazam ci tajemniczy uśmiech. On już miał wcześniej uśmiech, on jest creepy. Okej. Lala, po prostu bądź sama. La la la. Umieraj. Znaczy to nie jest umieranie, ale wiecie, on ucieka tak jakby. Siwie nie wiem jak to można nazwać. Co to jest w ogóle, jak się ich oszczędza. Czerwony. Okej, to jest sekret. Tutaj akurat perspektywa nam pomaga. Kurczę. Luks. Okej, dzięki pasie. W końcu ktoś połapał. Okej. Luks jest cyklopem. Ja już nigdy nie pomaga, okej. Żeby dostanę kasę. Dobra. Dobra, nieważne. Nie będę się tym po prostu zeszczalał. Tutaj. Jeśli możesz przeczytać kiedyś jesień zielony. Zielony? Kurczę! Ale się dałem złapać. Da się złapać bardzo mocno. Dobra, wróciłem. Jest tutaj. No ja. O, tu chyba jest Anias. Ale tutaj coś jest. Ja tu wiem, że jest. Znaczy, na tym ranie mi się nie przyda, ale na kolejnym się przyda. Tylko między mną a tobą. Widziałem Toriel wychodzącą z tą jakąś letelą. Niosła jakieś artykuły spożywcze. Co? Artykuły spożywcze? Może była w sklepie. Nie pytałem jej, do czego jej posłuży. Wszyscy jesteśmy zbyt nieśmiali, by z nią pogadać. To jest toy knife. Zależy nożyk. Zabawkowy nożyk, nie... Nożyk. Proszę, nożyk. Zabawka wykonana z plastiku. Rzadkość w tych czasach. Ja właściwie mam taki nożyk. Zabawkowy, spokojnie, zabawkowy. Znaczy taki wysuwamy też, ale no taki. Się sprzeda, bo akurat na tym ranie się nie przyda. Robimy pacyfista. Ojejku, zajęło to dłużej niż myślałam. Bum. Rozmowa na 3 sekundy. To jest bardzo dobre. Ktoś do ciebie dzwoni, jesteś koło drzewa, tam jest człowiek. Ktoś do ciebie dzwoni, mówi ci coś od razu, nie da się przenaszać. Jak się tu dostałeś, moje dziecko? Czy jesteś ranny? Nogi mnie bolą. Już, uleczę cię. Nie powinnam cię zostawiać nam tak długo. To było lekko myśli, popróbuję cię zaskoczyć w taki sposób. Jak miała twarz. Cóż, zdaje mi się, że nie mogę już tego chować. Chodź, moje dziecię. Okej, jest safe point. Widok takiego tak słodkiego, czystego domu w ruinach w 54. On jest słodki. Musi być z cukru. Czysty. On jest czysty. Okej.
dom. Ale nie mój. Okej, tak więc jak to jest save point, to zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie, oraz dajcie dzwonek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. I widzimy się w następnym odcinku, który będzie nie wiem kiedy, ale dobra. Na razie, pa! Cześć! Pa! Wiecie, gdzie jesteś? Naprawdę? O kurde, tak słabo. Ale dobra, nieważne. I co? To już koniec odcinka, to już nic nie będzie. Ja ci mówię, że nic nie będzie. Idź do intra!